Dzień dobry, zapraszam na kartę dnia na środę. Jakie dzisiaj energie nam będą towarzyszyć? O, bardzo miła energia. Szóstka kielichów, przyjaźń, miło spędzone chwile, powrót do przeszłości, otwarcie jakiegoś albumu, przypominanie sobie miłych chwil. To tak na szybko mogę Wam powiedzieć, zobaczmy, czy to się zgra z całym układem. Bardzo delikatne, efemeryczne energie, a w związku z tym, że ktoś jest tak delikatny, jeszcze gdzieś tam nie ma tego pancerza, może się wydarzyć tak, że łatwo zranić tę osobę i możecie się złapać w dniu dzisiejszym na tym, że będziecie tacy ufni w stosunku do ludzi, których dzisiaj spotkacie. No i niestety, może się tak wydarzyć, że ta ufność, ta naiwność, ale w takim dobrym znaczeniu tego słowa, może zostać wykorzystana i potem, jak już dojdzie do Was to, co się wydarzyło, to może być tak nieprzyjemnie pod koniec dnia. Także fajnie jest mieć taką ufność, uśmiech ciągły na twarzy i starać się właśnie podchodzić do ludzi z takim dobrym nastawieniem, ale też no, nie bądźcie kamikadze, tak? Tutaj zwracam Waszą uwagę na to, że nie każdy jest taki jak Wy. Po prostu do niektórych spraw na spokojnie podchodźcie, tak żeby nie mieć potem tego nieprzyjemnego uczucia pod koniec dnia, że no nie tak to miało wyglądać. Ja myślę, że może się coś wydarzyć ze sprawą jakiegoś tego cesarza właśnie, bo cesarz on jest człowiekiem bardzo pewnym siebie. Możecie na przykład poczuć się tak, że ktoś, kto jest na przykład na waszym poziomie, tak, no, może was w jakiś sposób sztorcować i wy się poczujecie po prostu jak ktoś, kto w hierarchii jest niżej, a wcale tak nie jest, tak? Tak więc no, tutaj zwracam waszą uwagę na te kwestie, bo ta wieża właśnie może to oznaczać. Oczywiście to są wszelkiego rodzaju wyładowania, zmiany planów, no, zmiana totalna jakiejś kwestii w waszym otoczeniu, waszej pracy. Ktoś po prostu może coś rozwalić, zniszczyć, zarówno tak symbolicznie, jak i dosłownie, tak? Może się tak wydarzyć, jakiś taki no, przypadek też. Tak więc, no, ta wieża, która no, króluje nad tym układem, jest nadrzędna, tak? Może no, zabrać show dzisiejszego dnia i będziecie tylko o tym myśleć, w szczególności gdzieś tam pod koniec dnia. I to mogę Wam powiedzieć od razu po szóstą piątkę, że to no, nie będzie takie miłe odczucie, tak? Dlatego zwracam Wam uwagę, żeby po prostu być czujnym w ciągu tego dnia. Tak więc takie informacje dla Was, kochani, na tę środę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już w kartach dnia na czwartek.